No dobra, no to moi drodzy, mamy mało czasu generalnie, bo nie możemy dzisiaj grać do oporu, bo mam dużo spraw do załatwienia, ale znajdę czas, żeby zacząć. Tutaj jedziemy. Jedziemy w kierunku. A, w ogóle musimy sobie zatankować. Czy po drodze mamy jakieś miejsce do tankowania? A może jesteśmy w stanie zatankować? Czekajcie. Może jesteśmy w stanie zatankować u nas na farmie. Ja sobie obiadek jem i sobie tutaj kurczaczka próbuję gryźć. Mhm. Cieplutki. I w międzyczasie chcę dojechać w miejsce, gdzie będzie można wykonać zadanie w postaci zaorania komuś pola za pieniądze. To jest w ogóle super sztos. Co polecam najpierw robić w raście. No, na początku pierwsze coś ci nasz drzewa i kamienie szukasz. Robisz podstawowe toporek i siekierę. Znaczy toporek i kilof. No i zrobisz pierwszy, najszybszy domek, żeby już miał drzwi na klucz i tak dalej. Jak to robisz, składasz piec i w międzyczasie szukasz jakichkolwiek kawałków żelaza i tak dalej i już w piecu cały czas w domu zostawiasz, żeby ci się to przepalało. A w międzyczasie biegasz, zbierając jakieś rzeczy do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Zatankujemy. Ile jest paliwa? Dobra. No, i co? I tyle. No i cały czas kursujesz pomiędzy domkiem, a jakimiś ciekawymi miejscami, gdzie możesz zebrać. Jaki pistolet? Pistolet chciałbyś? A to pistolet to chłopie to. Gdzie tam do pistoletu? Pierw musisz łuk zrobić. Łuk jest nawet lepszy niż pistolet. W głowę trafiasz, nie ma gościa. A pistoletem chyba, nie wiem czy pistolet, no łuk chyba ma mocniejsze obrażenie niż jedna kula z pistoleta. Ten EOK nie jest fajny do PvP. Z tego względu, że on jest fajny do rajdowania albo do zaskoczenia kogoś na blisko. Natomiast EOK nie jest dobry, bo on ci nie odpala co jakiś czas. On ma, to jest prymitywny pistolet, więc tam nie jest tak, że klikasz myszką i od razu strzela, tylko on potrafi się zaciąć i on bardzo często się zacina. Mam bardzo dużo dzisiaj kaszy kuskus. Ona po podgrzaniu taka zrobiła się. Ona się tak skleiła w takie kulki. I mam bardzo dużo surówki. Taka z kiszonej kapusty, marchewki, jabłka. Uwielbiam tego typu surówkę do obiadu. Siemka, Fiko. Grałeś w Rasta i po 2 godzinach znalazłeś blueprint na pistolet. To miałeś mega fuksa ogólnie. Tu jest pole do zaorania. I to jest do zaorania za pieniądze jakieś. Natomiast my musimy się dowiedzieć, kto nam to chce zlecić. Tu jest jakiś gość. I'm busy. Nie jesteś zajęty, stoisz tu. Hi there. Okay. Good morning. I am looking for work. Got anything for me? No, not at the moment. Hmm?
That's all. Huh? Ty, może on? Hi. Oh, it's you. Może ten? I'm looking for work. Got anything for me? There's a field nearby that needs plowing. Za $800 czy się tym zajmę? Sounds good. Mogę to zrobić, ale które on te pole chce zaorać? To! To jest te pole. Jak ja grałem w Rasta, ogólnie raz jest super, tylko mnie bardzo denerwuje to, że tam ludzie używają komunikatora głosowego w 90% przypadków. Bo patrzcie, jest komunikator głosowy, to jest gra survivalowa, owszem. Ale po co w takim razie jest komunikator głosowy? Żeby wykrzyczeć, że twoja stara coś tam? Bo mnie to bardzo denerwuje, że ludzie nawet nie próbują cokolwiek powiedzieć fajnego, kreatywnego. Tylko cały czas wreszcie już nie chodzi mi o to, że mają jakiś roleplay robić, nie? To już w ogóle nie o to chodzi. Ale po prostu nawet nie próbują powiedzieć nic. Znaczy, jest tam te 5% graczy, którzy fajnie odgrywają i grają fajnie. Społeczność Rasta jest chyba jedną z najgorszych społeczności, jaka jest w ogóle w grach. Bo w LoLu na przykład jest toksyczna społeczność, ale nie mają komunikacji głosowej, więc ona, taka tekstowa, powiedzmy, toksyczność, przynajmniej dla mnie nie jest już w żaden sposób jakaś taka odczuwalna, bo co innego jak wam ktoś to mówi prawdziwym głosem, nie? CS ma też taką społeczność trochę dziwną, ale... Counter-Strike ma... Tylko wiecie... Różnica pomiędzy LoLem i Counter-Strike'em jest taka, że... Znaczy, przepraszam. Counter-Strike i LoL jest... tam grają ludzie naprawdę na bardzo... Tam jest bardzo duży przedział wiekowy. Rozrzut wiekowy. Zarówno w LoLa, jak i w CS'a może to być 10-latek, jak i może być to 40-latek. Natomiast w Raście... Ja przynajmniej zaobserwowałem, tam są dzieci, owszem, tam też grają dzieci, ale stosunkowo nie ma aż tylu dzieciaków, tylko że jest dużo więcej takich 17-18+. I co jest najgorsze, to właśnie te osoby, wydawałoby się już względem wieku dorosłe, się odzywają okropnie, nie? Paskudnie tam, zdychaj, szmato, coś tamtego, twoja stara i w ogóle masakra. Wstyd grać na takich, w takie gry czasami. Znane inicjały też lecą. JD? JD to tam już jest mem. Znaczy, uważam, że jak tylko ktoś gada JD, a nie rozwija tego skrótu, to jest to, wiecie, beczunia, nie? Ale jak ktoś już rozwija ten skrót na hama,
tak jakby... To jest tak jakby próbujecie komuś tłumaczyć żart. Żart powinien być rozumiany od razu, nie? A nie, że jeszcze komuś tłumaczysz. Bo rozumiesz, bo wiesz. Hmm. 41%. Olej proje na traktorę. Wiecie co? Ja cały czas myślałem, że to zadanie będziemy wykonywać dla takiej pani. Nie pamiętam, jak się nazywała, Bessie? Czy jakoś tak? Którą spotkałem na początku w ogóle rozgrywki. I ona mi wtedy chciała dać pole do wyorania. Ja wtedy jakoś nie chciało mi się tego robić czy coś, bo stwierdziłem, że to będzie strasznie długo trwało. I... Masakra, zmień kierunek jazdy. A... Rolnicy! Robię źle? Nie po rolniczemu? Jest pierwsza osoba w tej grze? Jest. Można jechać, jak wariat. Tylko, że wtedy nie widzę, co się dzieje z tyłu. Oraz drzew wygląda smakowicie. Wypadek, udziel pomocy? Nie, nie było wypadku chyba. Nie wiem, czy można udzielić pomocy. Uwaga. Zabijamy. O, wypadek. Faktycznie. Wypadek na drodze. Pijani kierowcy atakują. Pijani kierowcy atakują. No, co się dzieje? Kurde, ja chcę to zaorać do końca. Nie wierzę w to. Kot skacze cały czas na klamkę i nie umie doskoczyć. To tak głupi głupek. Patrzcie, znowu wypadek. Czemu on tak dochodzi do wypadków? Co tu się dzieje? Siema, Olivier. Ja sobie tu normalnie chcę zaorać pole za pieniądze, a tutaj cały czas wokół nie dają mi spokoju. Ludzie wjeżdżają w siebie wzajemnie, na czołówkę, pojazdami mechanicznymi. Co to ma być? Ja tutaj już tak zaorałem, że aż dziury wyszły. No, masakra.
zaoramy to szybkie zaoranko. Nie ma to tamto. Równiutko jedziemy. Patrzcie, jak idealnie. Ile pole zaorane jest? 53, ale to właśnie dlatego, że za dużo się bawiłem z tym. I mam 36% paliwa. Muszę mieć więcej. Ale dzięki temu, że teraz sobie zrobiłem taką... O, właśnie, widzicie? Mogę sobie idealnie jechać prosto i się niczym nie przejmować. Come on. Lecą wariaci. Jadą na Radom. Sick. Dobra, jedziemy do przodu. Ratuj Slaya, chłop nie może się wyprostować. Och, już z nim lepiej. No ale co ja powinienem z nim zrobić, jeżeli on nie umie się wyprostować? Powinienem jechać do niego i na przykład wyprostować, walnąć mu w plecy i powiedzieć: wstawaj, gościu! Co to się wygłupiasz? Jeszcze by mu kręgi przeskoczyły i bym mógł go zabić? Nie no, to już bliżej Nexus jest. Aha, Dawidek? No. Lemmy poszedł, tak? No. Widzisz to takie duże AT-AT na górce? Co no. Takie naturalnie zrobione? Było do połowy. Myślisz, że... Ono było zespawnowane do... One wyglądało tak jakby... znaczy naturalne, jakbyśmy przyszli. Ale było, no. Było takie upośledzone, jakby ze skały ten i ktoś to chyba dokończył, czy próbuje dokończyć. Okej. A czy tutaj mogę zbudować domek, czy tak średnio? No gdzieś tam obok, tak. No bo chodzi o to, że ja bym przyniosła swój domek, po prostu cały swój dobytek. No to dobrze, tutaj. No. Bo... Tylko, że to jest kamień, ale... Bo ja bym tutaj coś zbudowała, o ile można. Chociaż w sumie... Chociaż w sumie, no to tak fajnie z górki wszystko widać bardziej, po prostu. Tak? A znowu jedzenie, o fuck, daję tą serduszkę. Ja bym się cieszyła, mieszkając daleko od wszystkich, no. A co, by chcesz mieszkać daleko od wszystkich, żeby ci nikt nie przeszkadzał, czy jak? Nie, właśnie chciałam blisko, ale... Ja mieszkam daleko od wszystkich, bo... Bo oram pole. Patrz, a jesteś gdzieś obok tutaj, czy nie bardzo? Patty, ja oram pole w innej grze. Aha. Farmers Dynasty, wiesz? Przeszkadzam ci bardzo? Nie przeszkadzasz. To ja coś mogę się wyciszyć. Po prostu tak myślałam, że... Nie, ja muszę kończyć dalej. Zaraz chyba, bo chciałaś, no, żebym jechał kończyć, potem. Nie? A w ogóle, no. Patty, ja nie wiem, zaraz musimy pogadać. Coś muszę powiedzieć. Zaoraj pole, sprawdź. Aktualizacja. Pług wyjadł? Co to znaczy, że mogę pług? Pić? Oświadczyć się chce, ta. Ta, oświadczyć się właśnie. No. Po oraniu w polu, od razu pójdę się oświadczyć. No bo tak jak taki typowy rolnik, no. No, Pawełka. Tego, Adrianka, mówicie, że co zrobić z Adriankiem? Dobić? No to dobić trzeba, no. Kp.
musimy pogadać. No ale właśnie nie boję się, że mi powiesz coś najgorszego teraz. Nie, nie. Tylko myślałem nad jedną rzeczą. Chodzi o to, że jest dużo teraz problemów wyskoczyło. Czy nie lepiej w przyszłym tygodniu, w środku tygodnia jechać do tam, do mamy. Żeby no nie śpieszyć się i na spokojnie pozałatwiać sprawy. Tylko, bo... że wiesz, jaki jest problem? No. Że mama już zrobiła pierogi. Ja wiem. No ja wiem, tylko że chodzi o... Ja rozumiem to, Patty. Tylko, że chodzi bardziej o to, żebyśmy... Kurde... Jest po prostu kilka niezałatwionych spraw teraz, nie? I plus w ogóle już nie mówię o tym, że nie da się normalnie zarezerwować biletu, tylko trzeba jechać i się boję, że mi powie, że nie ma miejsca. A kiedy chcesz jechać? Dalej. I wtedy moglibyśmy po prostu już teraz, wiesz, gdzieś tam bilety wziąć już, co można na pewno by było szybciej ten załatwić, plus... w środku tygodnia, wiesz, to jest tak bardziej na spokojnie, nie? Niż w weekendy w ogóle, ogólnie podróżowanie. No, tylko wtedy chyba nie będę, nie będzie mój brat mógł. Chyba, ja rozumiem. Chyba, żeby wzięła. No słuchaj, zadzwonię do mojej mamy, dobra? Poczekaj, zadzwonię. Zapytam się jej. Kurde, bo ja mam parę rzeczy do pozałatwiania. Powiedz mi, a kiedy ty byś chciał? Który dzień? W który? No. No nie wiem, na wtorek? Przykład... Nie, no na przykład jechać właśnie wtorek bądź środę i na... No ale nie, bo wtedy musielibyśmy wrócić w piątek, bo w sobotę mamy urodziny szwagra. Cześć, mama. No tak, no ale my nie pojedziemy, kochanie, na 5-6 dni. No nie, ale pamiętaj, że dodaj sobie dwa dni w drodze, więc w wtorek ale idziemy, dobrze. W piątek jesteśmy, w piątek wracamy, dobra. No. Zaoramy mu do końca już tyle, ile chce. Dobra, jedziemy oddać zadanie. Jedziemy oddać zadanie. Dobra, sprawdźmy to. Thank you. Here's something for you. No, dawaj hajs. I'm busy. Dobra, dostaliśmy 820 i tak dalej. I czy w tej grze jest coś takiego, że w momencie, kiedy wykonujemy jedno zadanie, to inne zadanie się pojawia na mapie? To jest taki system, wiecie, jakby nieskończonej gry i przedłużania rozgrywki. Ty, jaką on ma brodę paskudną, zobaczcie na jego brodę, jaka jest przyklejona. O masakra, fuj. Wygląda ohydnie, jakby jakieś pióra miał. Tragedia. Tragedia, moi drodzy. Szybkie oranko. Tak, tylko tak, w tej grze, jeżeli mają tak misje wyglądać, że każda misja będzie ograniczona do transportu, bo czekajcie, policzmy, jakie są rodzaje misji. Zaoraj komuś pole, odnów domek, albo transport, czyli jedź od miejsca A do B i wróć od B do A. Czyli jedź paczkę, zawieź, odbierz i z powrotem, czy coś tam. I na razie tylko trzy takie są. Brakuje mi jeszcze jakiegoś żniwa, jakiegoś siania. Może się to też pojawi, może jest taka różnorodność, ja nie wiem.
Ale są jeszcze, widziałem, na sprzedaż w szklarni, tak? Gdzieś... Aha, bo to jest w ogóle śmieszne, bo ostatnio, jak odpalałem grę, to inne zadania były dostępne. Tu nie jest tak chyba, że co odpalenie gry, czy codziennie jest inne zadanie. Czyli dzisiaj jest takie, jak pójdziemy spać, już ich nie będzie i będą inne, bo na przykład wczoraj nagrywałem odcinek i było takie zadanie, że mogę sprzedać 30 pomidorów komuś. Ktoś chciał po prostu całą zgrzewę pomidorów, natomiast my ze względu na to, że pomidorów nie posiadamy, nie mogliśmy nic zrobić z tym, nie? Co to jest? A, bo widzicie, co się dzieje? Oni są wszyscy pijani. Zobaczcie to. Oni są wszyscy pijani. Tutaj jak wyjeżdżają z tego pola, to oni od razu uderzają w takie drabinki czy coś. Tu są materiały jakieś, można kupować, budowlane i nie tylko. Właśnie, tu są materiały budowlane, ale niestety oni ich nie dowożą. Co oznacza, że jak my kupimy sobie deski, czy farbę do pomalowania na przykład dachu, czy w ogóle jakieś nowe dachówki, to my musimy sobie sami to przetransportować. Oni nie dają nam transportu. Więc... Niestety, ale odnowienie całego gospodarstwa będzie musiało poczekać, aż zbiorę na nową przyczepę. A potem jak będę miał przyczepę, bo do tej przyczepy na nasiona... Czy na paszę się nie da, znaczy na siano. Nie da się niestety załadować.